Stop nielegalnemu pozbywaniu się odpadów. Takie, nazwijmy to, ogłoszenie przestroga pojawiło się na profilu Straży Miejskiej na popularnym Facebooku. W tym poście mundurowi, powołując się na uchwalony regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pabianic, ostrzegają, że od 7 lutego, czyli od dzisiaj, strażnicy zaczynają prowadzenie działań mających na celu weryfikację deklaracji śmieciowych. Te działania to właściwie były prowadzone wcześniej, tylko może nie na taką skalę, jaką w tej chwili chcemy tutaj przeprowadzić, dlatego że w trakcie kontroli związanych z wypalaniem odpadów na przykład zawsze te deklaracje były sprawdzane dodatkowo. Natomiast teraz jeżdżąc tutaj po mieście, no stwierdzamy, że bardzo się powiększyła ta skala związana właśnie z pozbywaniem się odpadów w sposób nielegalny. Dlatego stwierdziliśmy, że jest i wiemy o tym, że jest dużo osób, które mają niepodpisane te deklaracje i chcemy od tych osób jak gdyby zacząć te kontrole, dlatego że nie może tak być, że niektórzy mieszkańcy płacą mi i to drogo za wywóz śmieci, natomiast niektórzy nie płacą mi i zasypują nas tymi śmieciami tutaj w koło, w lesie i w ogóle w całym mieście. Kontrole będą również przeprowadzane wobec osób prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości strażnicy będą po prostu karać tych, którzy nie stosują się, mówiąc delikatnie, do obowiązujących zasad. Wiemy też, że niektóre firmy też pozbywają się odpadów w sposób nielegalny, dlatego to nie będą tylko posesje prywatne, ale też firmy będą sprawdzane, no żeby było tak, jak powinno być. Z chwilą, kiedy przyłapiemy taką osobę, że ma tą deklarację podpisaną, będziemy kierować wnioski do sądu, ponieważ tutaj nasz katalog jak gdyby kar się kończy, ale możemy skierować wniosek do sądu rejonowego i tak będziemy to robić. A dodatkowo stwierdzimy okres, kiedy ta deklaracja nie była podpisana i za ten okres będziemy tutaj wnioskować do naszego referatu związanego z odpadami, z naliczaniem za odpady. Wnioskować o te kary za ten okres, której deklaracji nie było podpisanej. W takich przypadkach winowajcy będą je musieli zapłacić wraz z odsetkami, a jeśli chodzi o kary, jakie może nałożyć sąd, to mogą one wynieść nawet 5000 zł. Ale to nie wszystkie działania, jakie chce podjąć Straż Miejska w kwestii kontroli deklaracji śmieciowych. Dodatkowo jeszcze, jeżeli zajmiemy się pierwszą tą częścią, czyli tymi osobami, które nie mają podpisanej deklaracji, będziemy też w drugim etapie kontrolować te deklaracje w sposób taki, czy one są prawidłowe, bo też mamy takie informacje, jeżdżąc po mieście i zauważamy to, że jest deklaracja podpisana na przykład na jedną osobę, a przebywa 7-8 osób. Także te pojemniki są albo przepełnione, albo jest tyle odpadów, że na pewno się nie mieszczą i gdzieś te odpady są wyrzucane, no nie ukrywajmy. Wówczas właściciel będzie musiał na pewno skorygować złożoną wcześniej deklarację śmieciową. Jeszcze prawdopodobnie dzisiaj strażnicy będą mieli dostęp do bazy złożonych deklaracji i na bieżąco będą sprawdzać na przykład takie posesje, które w takim wykazie nie istnieją. Małe troski i duże problemy. Taki tytuł nosi najnowsza książka autorstwa pabieńczanki Ewy Ogińskiej, na co dzień dyrektorki i nauczycielki przedszkola miejskiego nr 5. To zbiór opowiadań, które powstały na bazie doświadczeń, na bazie spostrzeżeń i zapotrzebowania, jakie w tej chwili jest. Są to bajki terapeutyczne. Autorka w swojej książce skupiła się na problematyce zaproponowanej przez wydawnictwo SORU, z którym współpracuje już od kilku lat. Opisała 9 najczęściej spotykanych obecnie kłopotów dotykających dzieci w wieku przedszkolnym. Jedno z opowiadań, które mówi o utracie osoby bliskiej, a mianowicie brata bliźniaka przez dziecko i no, przeżycia dziecka, które zostało na świecie tutaj z rodzicami samo. Kolejny etap to jest, kolejne opowiadanie to jest o dziewczynce, która była oczkiem w głowie, że tak powiem, rodziców i bardzo samolubna, o lodowatym serduszku i pewne zdarzenie przedszkolne, które obróciło jej życie dookoła i potem jej dalsze losy, jak to skutkowało na jej dorosłość. Kolejnym też problemem dzieci przedszkolnych było dziecko z nadpobudliwością ruchową, których mamy coraz więcej w przedszkolu teraz. Zdarzają się tutaj również sytuacje związane z narkomanią, dopalaczami, innymi sytuacjami, takie, które może już bardziej skutkują na młodzież starszą szkolną, ale są tutaj również ujęte w tym problem bulimii, odchudzania i tak dalej.
Autorka książkę, która wydana została w 200 egzemplarzach, napisała w ciągu 3 miesięcy. W ramach promocji wydawnictwo Sorus wysłało publikację do 20 poradni w naszym województwie. Oprócz Pabianic trafi do Łodzi, Zgierza i Koluszek i będzie służyła jako jedno z narzędzi pracy terapeutów. Małe troski i duże problemy to kolejna książka, która wyszła spod ręki Ewy Ogińskiej. W 2015 roku ukazały się ekologiczne opowieści z Dziupli, które powstały w ramach programu ekologicznego. Ja napisałam tekst, natomiast wspólnie z nauczycielką, z którą wtedy współpracowałam w grupie, która oczywiście jest moją bardzo wybitną nauczycielką, z panią Kasią Głowacką, napisałyśmy książeczkę Ekologiczne opowieści z Dziupli, która trafiła do wszystkich przedszkoli pabianickich, jak również do edukacji wczesnoszkolnej pabianickich szkół. Okazało się, że odbiór publikacji był bardzo pozytywny, posypały się pochlebne opinie. Stąd w głowie Ewy Ogińskiej narodził się pomysł stworzenia na przykładzie dwóch bohaterek, Wiewiórek, Rutki i Śmieszki, szerszej opowieści. I tak w 2017 roku, ale już za pośrednictwem wydawnictwa, ukazała się książka Opowieści z Dziupli – Polskie tradycje. O polskich tradycjach, ale i nie tylko, bo końcówka książki bardziej skupia się, powiedzmy, na szkole, na edukacji, na poszanowaniu nauczyciela, także bliższe naszemu sercu. Również z tego, co wiem, z bardzo dużym zainteresowaniem spotkała się. Z wydawnictwem podpisuję umowy na 3 lata, więc umowa na Opowieści z Dziupli wkrótce się kończy, na początku tego roku, bo w marcu. Pierwsze wydanie było w ilości 200 egzemplarzy. Później jeszcze na prośbę wydawnictwa były 2 wznowienia. No a teraz po tych 3 latach już wydawnictwo samo będzie decydowało, czy jest zainteresowanie i czy trzeba wznowić, czy nie te pozycje. Natomiast no, dla mnie jest to informacja o tym, czy warto jest pisać, czy nie, czy tych odbiorców jest więcej, czy też pozostaje na tym etapie, na jakim była podpisana umowa, ilość egzemplarzy. Ewa Ogińska ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku pedagogicznym oraz studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Bardzo lubi czytać, tańczyć, chodzić po górach oraz po prostu pisać. Zawsze od jeszcze od początku właściwie swojej kariery zawodowej bardzo lubiłam brać udział w różnego rodzaju konkursach dla nauczycieli, gdzie pisywałam eseje, różne wiersze i tego typu po prostu pozycje. Bawiłam się słowem. Ponieważ no, zdobywałam liczne nagrody w tych konkursach, to zachęciło mnie to do troszeczkę szerszego, że tak powiem, odbiorcy. I no, przestałam chować te rzeczy, które napisałam, do szuflady, tylko zaczęłam je wyciągać i spinać w jedną całość. I tak powstawały kolejne egzemplarze. Pani Ewa na swoim koncie ma jeszcze inne publikacje. W 2005 roku na łamach almanachu napisałam wiersz o Janie Pawle II i taką krótką notatkę, gdzie poproszono mnie o wyrażenie uczuć, jakie budziła śmierć Jana Pawła II wśród pabianiczan. I to również jest tutaj na jednej ze stron, dlatego no, tu dostałam tylko egzemplarz dla siebie, natomiast no, wydawnictwo już rozprowadza, więc tutaj nie wiem, bo żadnej umowy nie podpisałam, nie wiem, jaka tutaj dalsza jest kolej tej książki. I jeszcze jedna książka, to już jest książka bardziej dla dorosłych, Toksyczne związki. Obecnie autorka marzy o napisaniu kryminału lub książki fantastycznej. Na rozmowę z Ewą Ogińską zapraszamy do najbliższego programu Drogowskaz Kulturalny. Impreza była przednia, dopisywały humory, było dużo tańca i wspólnej zabawy. Tak wyglądało powiatowe spotkanie noworoczne osób niepełnosprawnych zorganizowane przez Stowarzyszenie Czuję Sercem z Konstantynowa Łódzkiego, Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Spotykamy się już po raz 15, więc od 15 lat niepełnosprawni z powiatu pabianickiego spotykają się na takiej integracyjnej imprezie, ażeby tańcem, tak, i muzyką przywitać nowy rok. Wszyscy bardzo się z tego cieszą, są ogromnie zadowoleni i chętnie na tych spotkaniach biorą udział.
We wspólnej zabawie w sali osiedlowego Domu Kultury Pamięckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Orlej udział wzięły osoby niepełnosprawne z różnych instytucji, ośrodków i placówek wsparcia z powiatu pamięckiego. Są tutaj uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej i podopieczni dziennych ośrodków adaptacyjnych i środowiskowych domów samopomocy i uczniowie szkół specjalnych. Noworoczne spotkanie organizowane jest w formie balu karnawałowego, podczas którego oprócz wspólnej doskonałej zabawy istotna jest integracja. Myślę, że taniec jest wspaniałą rehabilitacją nie tylko ruchową, ale też i pobudza zmysły i pozwala wyciszyć się emocjom. No a poza tym oni się strasznie cieszą, że się spotykają razem, także i integracja, i komunikacja, i właściwie wszystkie zmysły w tym tańcu pracują. Świetnie się bawimy, jest świetna zabawa, jest super, są inne ośrodki dziennego, ale się bawimy świetnie. Jak przystało na karnawał, nie mogło zabraknąć kolorowych i ciekawych przebrań. Bawili się m.in. mityczni bogowie, faraon, lekarze, wróżki, klauny, panna młoda oraz różne zwierzaki. Do zabawy zachęcał DJ oraz wodzireje. Nie zabrakło również konkursów. Jeden z nich polegał m.in. na rzutach piłeczkami do celu. Wygrywała ta drużyna, w której pojemniku znajdowało się najwięcej papierowych kulek. Nagrodami były drobne suweniry. Ponadto był konkurs na najciekawsze przebranie. Wybrano też królową i króla balu. Pragnienie w czasie imprezy można było ugasić zdrowymi sokami, a spalone podczas zabawy kalorie smakołykami. 600 tysięcy złotych, taką kwotę z budżetu miasta przeznaczono na dotacje na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w poszczególnych dyscyplinach sportu oraz organizację zawodów sportowych lub uczestnictwo w zawodach sportowych i rozgrywkach ligowych. Pieniądze otrzymało 25 sekcji z 18 klubów sportowych. Regulamin, zgodnie z którym dokonano podziału dotacji, przygotowała Rada Sportu. O wysokości środków przyznanych decydują sukcesy za rok poprzedni, czyli w tym przypadku 2019 rok. Przede wszystkim punkty zdobyły w klasyfikacji Ministerstwa Sportu, Sportu Młodzieżowego, klasy sportowe zawodników, ilość zawodników licencjonowanych w klubie, no i ilość imprez, meczów, które kluby, zawodnicy z danych klubów muszą rozegrać, rozgrywają, w których startują na wyjeździe bądź u siebie. I to wszystko składa się właśnie na te elementy, na regulamin, który decyduje o wysokości podziału. W wyniku podziału środków największą dotację otrzymało, tak jak rok temu, Pabieńskie Towarzystwo Koszykówki. Do budżetu koszykarek trafi 118 tysięcy 500 zł. Choć klubem, który łącznie, patrząc na wszystkie sekcje, dostanie największą dotację, jest klub PTC, który dostanie ponad 120 tysięcy złotych, ale w podziale na poszczególne sekcje, z których najbogatszym, jeżeli można tak powiedzieć, będzie sekcja zapasów, która dostanie 60 tysięcy złotych. Oprócz tych dwóch klubów pokaźne dotacje trafią również do Włókniarza Pabienice, 61 tysięcy, Pabienickiego Klubu Koszykówki 99, 55 tysięcy, Pabix 52 tysiące. Oczywiście uczniowski klub sportowy Azymut, dzięki przede wszystkim znakomitym występom swoich biegaczy na orientacji, ale również lekkoatletów, również otrzyma pokaźną kwotę. A ta pokaźna kwota to łącznie 79 500 zł. Ogólnie prawie wszystkie kluby otrzymały nieco większą dotację niż rok temu, a to dlatego, że tegoroczna pula została zwiększona o 50 tysięcy złotych. Co jeszcze cieszy, no jeżeli dotacje większości klubom urosły, to znaczy, że i kluby się rozwijają i mają sukcesy. I co również bardzo ważne, w klasyfikacji sportu młodzieżowego w tym roku zapunktowały 3 nowe kluby, które jeszcze do tej pory z punktów w tej klasyfikacji nie zdobywały, co bardzo cieszy, a są to Pabix,
Abix. Młodzieżowa dziewczęca drużyna zdobyła aż 15 punktów w klasyfikacji sportu młodzieżowego, a wiemy, że i seniorzy Pabiksu walczą awans do pierwszej ligi. Heroes Team, mistrz Polski juniorów w boksie, Bartosz Stefaniak, również dzięki jego występom sporo punktów zdobyte. I pierwsze punkty, malutkie, ale również pierwszy raz od wielu, wielu lat, tenisistka Stołowa Włókniarza Pabianice Kinga Mikulska. To pokazuje, że oprócz oczywiście PTC, koszykarek, biegu na orientację, czy też zjednoczonych szermierka, gdzie te punkty tenisiści, badmintoniści, tam też te punkty są, ale i były już wcześniej. Te trzy nowe kluby pokazują, że pieniądze, które przeznaczamy na sport, nie idą w próżnię, tylko idą rzeczywiście w rozwój. A co bardzo ważne, mimo bardzo trudnego roku budżetowego, teraz 2020, na sport pozostała ta sama kwota, czyli 1 000 000 zł w budżecie miasta. Na ten okrągły milion składają się wspomniane 600 000 zł na szkolenie dzieci i młodzieży, organizację zawodów oraz udział w imprezach sportowych. 227 800 zł, o czym mówiliśmy już w styczniu, przekazano 4 klubom na utrzymanie bazy sportowej niezbędnej do szkoleń i organizacji zawodów. Te dotacje otrzymały Pabieńskie Towarzystwo Cyklistów, Klub Sportowy Zjednoczeni Pabieńce, Pabieński Klub Sportów Wodnych i Pabieński Klub Strzelecki Walter. Do tego trzeba doliczyć jeszcze 140 000 zł na stypendia i nagrody. Niebawem zostanie ogłoszony nabór wniosków dla sportowców za osiągnięcia w 2019 roku oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. I 30 000 na tak zwaną pozostałą działalność, czyli na nagrody, medale, na różne turnieje sportowe organizowane w trakcie roku, co daje nam okrągły 1 000 000 w budżecie miasta na sport. Oprócz pieniędzy z budżetu miasta, tak jak co roku, 150 000 zł ze spółek zostanie przeznaczone na wsparcie wiodących dyscyplin sportu. Wysokość tej dotacji uzależniona będzie od końcowych wyników, jakie drużyny seniorskie osiągną w rozgrywkach ligowych.